Ej, kochani, ja właśnie wstałam. Chciałam wam pokazać, że znowu napadało śniegu. Ja, powiem wam, nie pokazuję się wam na razie, bo jestem nieogarnięta, ale szykuję się, bo jadę dzisiaj do Wrocławia, więc jeśli jesteś ciekawy mojej podróży, to zachęcam cię do oglądania. Flaga Niemiec składa się z czarnego, żółtego i czerwonego. Odpowiedź B, ostatecznie. Ostatecznie. Prawidłowa odpowiedź. Dobrze. No to super. Kontynuuj. Hej kochani, już jest kolejny dzień. Sorry, ale jestem niewyspana, troszeczkę chyba widać. Bo wczoraj byłam taka padnięta, że już to nie mogłam wam dograć tej końcówki. Ale przy okazji chcę wam coś opowiedzieć właśnie a propos tego wyjazdu i w ogóle tego, co się działo w pociągu, także jeśli macie ochotę posłuchać na ten temat, to oglądajcie dalej. Powiem wam, że miałam takie przygody. Przede wszystkim pojechałam sama. Pojechałam sama pociągiem, także się cieszę, że mi się udało, że się, wiecie, zdecydowałam. Ja tu będę siewać, bo jestem tak niewyspana. Ale cóż, ma być ten kanał autentyczny, no to będzie. W każdym razie kontynuując wypowiedź. No i wiecie, w czasie tej podróży jakby do Wrocławia, no to w ogóle jakiś... ja nie wiem czemu... W ogóle nie wiem czemu tak jest, że zawsze jak podróżuję pociągiem gdzieś, to muszę trafiać na takie dziwne osoby, bo teraz właśnie w jedną stronę miałam kolesia, który prawdopodobnie nagrywał vloga, bo też mówił do kamery, też coś się odsłuchiwał i tak dalej. Po czym zaczął, puścił sobie muzykę na cały regulator i wiecie. I sobie to, i śpiewał, po prostu rapował do tej muzyki. Mimo jakby tego, że ludzie mu zwracali uwagę, on i tak robił swoje. Wiecie. I ten, a później okazało się, że to jest taki znany raper. Boże, że to jest taki znany raper, bo przechodził po prostu tym korytarzem i zauważyłam. No, także taka przygoda. A z kolei jak wracałam, to po prostu było tyle ludzi. Bo wiecie, bo ja tego nie rozumiem, że mimo, że nie ma miejsc, no to w kasach sprzedają ludziom te bilety. I bo po prostu był taki ścisk i w ogóle wszyscy się pchali na te puste miejsca. Później jak ktoś przychodził na te zarezerwowane, to musieli się przesiadać i w ogóle, no masakra była. Ale z takich śmiesznych sytuacji, to właśnie w tym jakby... Tam, gdzie jest toaleta, jest taki, wiecie, taki kawałek miejsca w pociągu. I tam właśnie z Wrocławia wsiadł właśnie jakiś pijaczek, czy jakiś podchmielony po prostu koleś. I później się do niego dosiedli tacy dwaj kolesie młodzi i zaczęli go tam zaczepiać, zagadywać, wiecie, żartować, śmiać się w ogóle. Też chyba sobie podpili. I mimo, że po prostu konduktor nam poszedł ich uspokoić, no to nic nie dawało, był taki po prostu hałas, że masakra. A najlepsze jest to, że jak już byliśmy z powrotem na stacji tej końcowej, to po prostu ten facet leżał tak wzdłuż, właśnie tak wzdłuż tego przejścia przy toalecie i nie mógł się, po prostu nie mógł równowagi złapać, po prostu koleś, który stał przede mną, to wiecie, próbował, jakoś mu wyciągał rękę i tak dalej, ale on się tak chwiał, że masakra i w pewnym momencie złapał się klamki od toalety i wiecie, tym ciężarem ciała się podciągał i po prostu, wiecie, jak on wstał, to on poleciał po prostu do tej łazienki, on po prostu wleciał tam
Po prostu wleciał tam. I wiecie co, no ja jestem taka, że ja po prostu, wiecie, w takiej sytuacji się stresuję i po prostu szybko wysiadłam, żeby ten, wiecie, no ale widziałam, że tam ktoś mu pomagał wstawać, a ciężko było. Także mówię wam, po prostu takie mam przygody, że ja naprawdę nie ogarniam tego. Ale generalnie podróż udana, oczywiście, no stres był, wiadomo, no bo wiecie, sama byłam. No ale jakoś te 2,5 godziny zleciało, posłuchałam sobie muzyki, pooglądałam sobie jakieś filmy, gadałam właśnie wiecie, z moimi znajomymi i jakoś to zleciało, także powiem wam, że mimo, że się boicie czy coś, to wiecie, próbujcie, nie? Tak jak ja, bo wiecie, ja tego nie planowałam jakoś tak dużo, dużo wcześniej, tylko to był jakby mój spontaniczny krok, żeby, bo wiecie, ja mam swojego tego siostrzeńca i ja go nie widziałam 9 miesięcy i mówię, kurczę, no coś trzeba z tym zrobić, a akurat się nadarzyła okazja, że mogliśmy się wszyscy spotkać, no to stwierdziłam, dobra, no to jadę. Tym bardziej, że Radek miał dużo pracy, no to i tak nie mogliśmy jakby tego dnia nic robić, no to tylko bym przeleżała na kanapie i tyle by z tego było, a tak miałam wycieczkę po prostu do Wrocławia, także... No, powiem wam, że jestem niewyspana, zmęczona. Strasznie niewygodne te siedzenia w pociągu, ale jakoś się przeżyło, dużo ludzi było i w ogóle powiem wam jeszcze jedną historię. Mianowicie, jakby oprócz mnie w przedziale były dwie kobiety, jakiś młody koleś i dwóch, znaczy dwóch młodych kolesi i dwóch takich starszych panów. I właśnie oni, znaczy ciężko było określić, ale wydaje mi się, że to byli tacy typowi robotnicy, wiecie, no jacyś tacy zleceniowcy, co robią jakieś prace fizyczne. No i tak gadają między sobą, gadają, no i nagle jeden zaczął opowiadać o swoich podróżach zagranicznych, że był tam, wiecie, na Fuerteventurze, w Hiszpanii, na jakichś wyspach, w Grecji i tak dalej. No i w pewnym momencie ten drugi się pyta go, a może ten... Czy byłeś w Dubaju? Czy może się wybierasz do Dubaju, czy coś takiego? A ten koleś mówi, no, że są tanie bilety, że można tanie samolot, że tam 1600 zł za jakiś tam nocleg, coś tam, coś tam. No i ten facet mówi jeden, no, że jak będziemy tak pracować do końca roku kalendarzowego, no to może się wybierzemy do tego Dubaju. A ten drugi, znaczy ten pierwszy ziomek mówi, że no, wybierzemy się z Poznania do Katowic, pociąg TLK druga klasa, a nie do Dubaju, czy coś takiego, no powiem wam, że tak mi to rozbawiło, że wiecie, że to była taka kwintesencja tego, że się narobisz po prostu w pracę, a tak naprawdę no stać cię tylko po prostu na jakieś takie, wiecie, tanie linie, czy wiecie, czy jakiś tani przejazd, także rozbawiło mnie to konkretnie i w ogóle bardzo trafiło mi się akurat, jeśli chodzi o moje przedziały, takie osoby, które wiecie, bo czasem ci pasażerowie są tacy inwazyjni, a tutaj było tak cicho, spokojnie, nikt nic po prostu, wiecie, się nie narzucał, no. Także jestem zadowolona. Dobra, bo już paplam. Także mam nadzieję, że wideo wam się podobało. Ściskam was. Całuję. Pa, pa.